Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pojrzajdej. Witam Was na kolejnym dosyć krótkim vlogu, bo chciałem tylko objaśnić, jak to będzie dalej z kanałem i tak dalej. Co będzie się po prostu działo i po prostu jakie są nowości, tak? Także jak sami wiecie, kocham jeździć na rowerze w górach i tak dalej, także myślę, żeby po prostu do tego wrócić. Po prostu zacząć, może nie treningi od razu, ale treningi może indywidualne, a potem najwyżej się zapisać znowu do klubu, bo się wypisałem bardzo długo temu, jakiś już czas, bo jak wiecie sami albo nie wiecie, skradziono mi rower, także zrezygnowałem po prostu z klubu, żeby po prostu nie płacić i nie marnować po prostu pieniążków nowych na zakup nowego roweru. Bo tutaj w Norwegii jest to bardzo drogie, nawet jeśli są używane i tak dalej, także nawet to jest drogie. Zanim przejdziemy dalej, to widzicie, mam na szyi serduszko. Czekajcie. Na szyi mam serduszko. Może to wygląda, pytałem się, bo mama wygląda podalsko, nie? Ona mówiła, nie, co ty? To po prostu to serduszko jest na razie puste, jakie mogę wam pokazać. Ono jest puste. Teraz ja otworzę. O, jest puste, nic nie ma. Także po prostu jestem singlem. Po prostu rzuciłem dziewczynę, bo to nie miało sensu i tak dalej. W sumie wiecie, o co chodzi chyba. I po prostu jestem singlem i szukam. Będę szukał później innej, ale na razie muszę, jestem po prostu w czasie lekkiej depresji i mam trudny okres, także będzie naprawdę trudno przez to przejść. Jesteśmy akurat z Leonkiem na dworze, daję sobie biegnie tam, coś to pachnie. Także jak mówiłem, zacznę treningi indywidualne. Potem może będę myślał, żeby zacząć treningi grupowe. I dalej to będzie tak, że po prostu, jak mówiłem, muszę na pewno te prawe razy zrobić, bo mam taki plan, żeby po prostu szukać kolejnej pracy, jeżeli mi się po prostu, jeżeli po prostu zdałem prawe razy, tak. Także mam taki plan lekki, żeby po prostu dodatkową pracę sobie dorabiać i po prostu iść na swoje, bo jak sami pewnie wiecie, jestem jeszcze na mieszkaniu rodziców, także jest naprawdę jest dobrze, ale jest i źle, także wiecie, jest dobrze, bo nie płacisz i tak dalej, masz praktycznie wszystko gratis i tak dalej, a jest źle, bo wiecie, chciałbym się trochę już oswoić, iść na swoje, iść swoją drogą, otworzyć nowy oddział, rozdział, przepraszam. Także naprawdę było wspaniale, jakbym już mógł zacząć praktycznie nowe życie. Także wiecie. I po prostu jak już zdałem prawo jazdy, to myślę o kupnie samochodu. Także myślę o kupnie samochodu i po prostu. O, chodź. I po prostu dalej sobie go podrabiać. Jak sami wiecie, kocham samochody, kocham motoryzację. Także mnie to strasznie jara. Siedzenie w garażu, brudzenie sobie łap. To jest moje życie. To jest moje hobby. Tym się jaram, tak? Także fajnie by było, jakbym mógł zacząć swój samochód kręcić i tak dalej. Wiecie, grzechotką. I po prostu coś już zacząć robić, ale to jest tak jakby kolejny krok, bo od razu po, może nie od razu, ale tak po zdaniu prawa jazdy, także
Leoś, ty wszystko wąchujesz. Także na razie mamy to. Z kanałem co będzie. Będzie tak, że po prostu postaram się, będę się starał wrzucać filmy regularnie, a nie tak jak teraz miałem nawet długą przerwę. Leo? Hon är inte aggressiv, det är bara sunda skälet för att hon får inte något i mellan, så hon biter inte. Ja. Bara... Okej. Okej. Leo. Także będę po prostu kanał rozwijał. Postaram się regularnie filmiki wstawiać na kanał. Tak, żeby się po prostu wam się nie nudziło i po prostu żeby nadrobić ten długi czas, który czekaliście na moje filmiki, moje materiały, także to się nadrobi jeszcze, nic straconego, także będzie dobrze, nie ma lipy. I jak sami wiecie, po porzuceniu, znaczy się po rozstaniu z dziewczyną, musiałem po prostu coś ze sobą zrobić. Także zacząłem treningi na siłce. Nie wiem, czy to widać, ale naprawdę już czuję lekkie zmiany w sobie. Czekaj, aż te dziewczyny pójdą. Leo. Przed nami, czy za nami szły takie zajebiste panienki. Kurwa, dla Leosia i dla mnie też, także wiem, dopiero niedawno się rozstałem z dziewczyną, ale naprawdę brakuje mi tego. Ale muszę naprawdę się z tym oswoić na jakiś czas, bo po prostu... Po prostu tak się przywiązałem do tej dziewczyny, ale niestety nie wyszło to tak jak chciałem. Dobra, nie będę o tym gadał, bo to będzie nudne dosyć. Ale naprawdę, nie, po prostu to nie było sensu i tak dalej. Także, gdzie my skończyliśmy? Także tak jak mówiłem, na kanał będą wchodzić kolejne filmy, nowe materiały z jeszcze ciekawszymi. Nową dawką emocji. Także naprawdę zapraszam serdecznie i pod tym filmikiem, jeżeli wam się naprawdę uda wbić, no powiedzmy 15 łapek, to by było naprawdę mega. Tak, Leoś, zmęczony jesteś, ha? I moi drodzy, chciałbym was naprawdę przeprosić, bo wiem, zawaliłem, że mówiłem, że jak wbijemy 100 subskrypcji, to wbiję Detroit Become Human, ale jak sami wiecie, skończyłem z graniem. Myślę, że wiecie, że skończyłem z graniem. Po prostu oddałem wszystko do sklepu. I po prostu... Po prostu skończyłem z graniem. Nie ma już gamingu. Jest tylko na razie praca. I po prostu... jak sami wiecie, życie to szyje się dalej, nie? Ale głównie to staram się, żeby się kariera moja rozwijała i tak dalej. Bo na tym mi bardzo zależy, żeby mi się powodziło w życiu, a do tego trzeba naprawdę... do tego trzeba się postarać, żeby do tego celu dążyć. Leo! O nie, Leoś się by ten do wody wskoczyć. Widzicie? Leoś, że taka będzie pompa, nie?
Ładna woda. Jak nie wiecie, gdzie jestem, to spójrzcie tutaj. Coś pięknego. Wow. Znaczy, może nie aż tak pięknie jak polska natura, ale kurwa, no. Nie jest aż tak źle. Oj, gdzie piesek? To może poczekajmy. Co? To sobie tam uchaj, a oni nie przebiegną. Dobra, to idziemy, idziemy. I piszcie w komentarzach, jakie chcieliście by... jakie chcecie, żeby filmy pojawiały się na kanale. Także piszcie w komentarzach, ja będę... ja będę czytał i zobaczymy po prostu, jak mi się jakieś spodoba, wpadło mi w oko, jak to mówią. No to po prostu... się za to wezmę, za... za to. Tak. Jak sami wiecie, moi drodzy, jeszcze wam tego nie mówiłem, ale jak sami słyszycie mojego pieska, no to on trochę tak jakby sapie i tak dalej, a to z powodu, że on ma dwie dziurki nosa za bardzo nieotwarte, tak jakby. Wybaczcie, no jest słaby polski, ale naprawdę trudno mi się po polsku rozmawiać, jak mówię po innym języku. Także naprawdę będzie musiał piesek jechać do Polski i mieć operację. Kom igjen. Takže jak sami wiecie, moi drodzy, Leo będzie musiał mieć operację w Polsce, także będzie musiał na jakiś czas jechać do Polski, bo tutaj nas po prostu nie stać, żeby tę operację wykonać. Że naprawdę jest... Leo! Jest naprawdę ciężko. Jak to niektórzy Polacy myślą, mieszkasz w Norwegii, to zarabiasz więcej i po prostu stać cię na wszystko, a tak nie jest, bo masz większe zarobki i musisz wydać więcej, tak? Znaczy się, no. Tutaj nie ma takich, nie ma takiego luzu, tak jakby, bo wszystko jest logiczne. Dostajesz więcej wypłaty i musisz więcej wydać na jedzenie i tak dalej, także to nie jest nic ulga, ale wiecie, zależy jaki masz zawód i tak dalej, nie? No. To dużo ludzi idzie. Leo się omylał. Bo ma ślinkę, kurczę, na głowie. Bo jak mostką tak rzucał, a tu ma ślinka na łapie poleciała, co jest bardzo... Także... No. Jest git, mordeczki, jest git. Nie ma co. Także ja bardzo was serdecznie pozdrawiam, a z Norwegii tutaj z Trondheim, jeżeli ktoś mieszka tutaj, to wbijać do mnie, znaczy gdzieś tam się możemy spiknąć. Także wbijać. Jak sami wiecie, vlogi już lecią ze Szwecji do kanału, także jest oglądać. Może wyświetlę na sztyle nie jest, ale no, ja już takiego wkładu własnego nie mam. Także wiecie. No cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Ja serdecznie wam dziękuję. Pamiętajcie zasubskrybować mój kanał.